Dzień dobry, kochani. Chciałam z Wami dzisiaj zrobić sałatkę na śniadanko. Mam nadzieję, że macie coś pysznego u siebie. Podzielcie się ze mną tym, jeśli robiliście coś super ekstra w Thermomixie. Ja chętnie to ściągnę od Was i również to zrobię. W każdym bądź razie u mnie dzisiaj sałatka. Jest tu już rukola, są świeże figi. Są pomidorki koktajlowe, orzeszki, mam tutaj miks orzeszków posypane i jeszcze będzie sos winegry z dodatkiem marakui. Zaraz sobie zrobimy wspólnie ten sosik. Do tego potrzebuję tylko oliwę, musztardę, pieprz, cytrynę, trochę czosnku, to już w zależności ile chcecie dodać, tyle sobie dodajecie. Ja dodaję jeszcze przyprawy. Przyprawa, o której mówię Wam często na prezentacjach, jesteście nią zainteresowani, więc pokazuję Wam. Jeżeli będziecie chcieli coś się dowiedzieć o niej, to napiszcie do mnie prywatnie. Wyślę Wam dokładną nazwę. Dodajemy jeszcze troszeczkę cukru bądź miodu. Ja Wam robiłam już relacje w wakacje z miodobrania, więc wiecie, że jestem mega fanką miodu i pszczół. Teraz przełączę się na Thermomix, zrobimy sobie wspólnie ten sosik do sałatki i pokażę Wam górę sałatki, zobaczycie jak to naprawdę fajnie i zdrowo fit wygląda. Mam tutaj już wszystko dodane, dodałam jeszcze te pesteczki z marakui, zobaczcie, została tylko skórka. Wszystko po prostu po kolei dodajemy i będziemy to sobie teraz mieszali. Już gotowy. Zobaczcie, jak apetycznie naprawdę wygląda. Pachnie obłędnie, więc myślę, że będzie bardzo fajnie się komponował z tą sałatką. Polewam sobie tutaj całość.